Pan profesor Andrzej zawsze mnie prosi, żebym otwierał kolejne edycje. Jako rektor kościoła, jako gwardian klasztoru chciałbym to uczynić z przyjemnością, mogąc powiedzieć w tym miejscu, witając serdecznie, czy zamykając to powitanie serdecznie, że kolejna, tym razem jesienna edycja festiwalu Organy Plus jest otwarta, uważam ją za otwartą. To miejsce, Kościół Świętej Trójcy, był inspiracją do tego, żeby taki festiwal powstał. To miejsce i to, co się tutaj działo, ponieważ ojciec Tomasz bardzo skromnie nie wspomniał o swoich zasługach, a to właśnie dzięki niemu to miejsce, ten klasztor, ten cały kompleks klasztorny obecnie wygląda tak, jak wygląda i możemy korzystać i przychodzić tutaj i doświadczać przede wszystkim tego sakrum, które jest w tym wnętrzu, ale także realizować różne marzenia i projekty muzyczne, artystyczne, które właściwie w Polsce można powiedzieć, że są do zrealizowania tylko i wyłącznie tutaj, w tym kościele i w Gdańsku. Kiedy właściwie wykonawców się nie widzi, siłą rzeczy troszeczkę można sobie wytworzyć takie wrażenie, że słuchanie z płyty na dobrej aparaturze całkiem podobne. Nie zawsze można posłuchać takiej muzyki dawnej i jestem oczarowana.
Bardzo mi się podobał koncert. Bardzo mi się podobał to takie przygotowanie do pójścia do nieba. Dziękujemy bardzo za tak wspaniały festiwal. Mamy zamiar chodzić na następne koncerty. Koncert poświęcony muzyce z pierwszej połowy XVII wieku, związanej z Dworem Królewskim w Warszawie, z tamtejszym zespołem, którym kierował przez 20 lat Włoch Asprilio Pacelli. 400. rocznicę śmierci tego kompozytora obchodzimy właśnie w tym roku i była to okazja do zaprezentowania szerokiego spektrum repertuaru pochodzącego z kapeli króla Zygmunta III Wazy i Władysława IV Wazy.